oglądaliśmy go w Wiśle podczas pierwszego konkursu. Zajął tam 10. miejsce. Potem niestety koronawirus. No ale teraz już wszystko za nim, a przed nim ten lot. Jakże istotny w tej chwili. Ależ ma warunki pod narty. To będzie bardzo daleka próba i Hajbek przeskakuje skocznie. Ponad 240-metrowa odległość. Potwierdza swoją niebywałą formę. Hajbek w tym momencie rzuca wyzwanie największym. Będzie miał odjęte 8,5 punktu. 245,5 metra. To jest od dzisiaj jego nowym rekordem życiowym. O 3 metry poprawił swoje najlepsze osiągnięcie w karierze. Noty od sędziów. Popatrzmy na lądowanie, bowiem jak to wszystko wyglądało z tym telemarkiem. No nie, nie było telemarku tak naprawdę. Stąd też te noty powinny być stosunkowo niskie. Biją brawo rywale. Andras Witkoś zrobił ogromne oczy, bowiem faktycznie była to kapitalna próba jego podopiecznego. 19, no to jest jakaś pomyłka, 19 za ten skok, 17 owszem, 16,5.